Witam, witam. Za chwilę ruszą smoki, a właściwie to już powinny być. Chociaż jak zwykle przy takich większych aktualizacjach, a może to się wydarzyć o godzinie 10 bądź nawet 13, zaraz sprawdzimy. Jeśli jeszcze nie macie tego awatara smoka i przypinki jajeczka, to zerknijcie do sekcji Shorts i tam jest film z kodem, który pozwoli Wam odebrać te nagrody. Ale jeśli macie zablokowane płatności, to niestety tego kodu nie zrealizujecie. Fajna furtka dla twórców gry. Chcecie blokować płatności, nie dostaniecie darmowych nagród. No uważam, że te kody powinny działać tak czy inaczej, mimo blokady, no ale zrobili co zrobili. Kliknijmy sobie w bazę, zobaczmy, ok, nie mam jeszcze przejścia, nie mam nigdzie przejścia do nowej bazy. Spróbujmy uruchomić ponownie grę i zobaczymy, czy już coś się dzieje. Dobra, jeszcze nic nie ma, także widzimy się za godzinkę lub dwie, a dla Was to oczywiście będzie jedna zmiana ekranu. Ok, ruszyły smoki, więc przejdźmy do smoczej iglicy. No niestety nagrody mi podpadały, także jeszcze chwila do smoków. Z tytana rewelacja, jak zawsze. Szaleństwo. Dobra, i co tu mogę robić? Mogę coś chyba budować. 40 tysięcy, tyle nie mam. Coś by trzeba zbudować. Smoczątka w smoki. Dobra. Trzeba zbudować budynki. A co trzeba zrobić? Ryby, wieża strażnicza. Dobra, to za chwilę. Aha, bo to są. Tu są magazyny. Dobra. Więc zróbmy sobie łowisko. Kamieniołom. I więcej nie mogę. Łowiska nie mogę. Muszę tu wylęgarnię. A co zrobić, żeby smoczo mógł iglicę? Aha, dobra, nie stać mi. Dobra, artefakty, budynek dla smoczątek. No to magazyny. Git. Co trzeba, żeby ulepszyć? 4000. Może tego jeszcze nie zrobię. Jaką mam pojemność? 36 tysięcy. To przydałoby się jeszcze jedno. No dobra, chyba można wszystko zbudować. Git. I teraz trzeba zbierać badziew. 4000 za ulepszenie i będę mógł rybki robić. Oczywiście, najlepiej by było jak najszybciej to zrobić. Smocze najazdy. Po wieży strażniczej. No to oczywiście, że ją robimy. I tu mogę co jakiś czas. Co? Mam minus jeden puchar? Rewelacja. Tego jeszcze nie grali. Okej, okay, mam smoczych trenerów. Edytuj drużynę. Dobra. Zmieniamy oddziały. Aha, do trzygwiazdkowych mogę tylko trzygwiazdkowe. No to ty. A dwugwiazdkowych nie mam. No to taka trochę lipa. Dobra, zobaczmy tego mojego smoka. Umiejętność specjalna. 30 punktów. Umiejętność wsparcia wszystkim. No, rewelacyjny. I premia plus 5. No, świetne statystyki. Zobaczmy inne smoki. Nie mam diamentów, żeby tu zrobić przyzwanie. Okej, ale te umiejętności wsparcia są całkiem niezłe.
No i duch będzie miał wpływ na statystyki. Grubo. Znany problem w grze. Wiadomo, że jest problem. Problemem jest to, że Zynga jest właścicielem. Później sobie przeczytam, ale znam rozwiązanie. Dobra, zagrajmy sobie jakąś mapę. Artefaktów oczywiście nie mam, energię mam pełną, także za chwilę skończę wszystkie misje. O matko, jakie dziwne kloce. Tak, tak, wiemy. Dopasowanie z premium pool. 9 kul ognia. No to zobaczmy, jak działają kule ognia. Aha, w ten sposób. Czyli strzelają w miejscu, gdzie była kula. Dziwne, ale fajne. Ciekawe, co zrobi oczko. Dobra, lecimy w combo. Oj, będzie pierwszy diament na smoczej mapie. Chyba, że już był. Ten bije. Ten też bije. Robimy diament. Dobra, odpalę. Zobaczmy, jak to wygląda. No, szału nie było. Combo. Czyli widzę, że oddzielny przyspieszacz będzie trzeba mieć. Okej, to jest lekarz, który daje też coś do ataku. Czy uda się zrobić wyzwanie Thanosa? Okej, brakuje już tylko fioletu. Będzie Thanos czy nie? Mogą mi się niebieskie zaraz odpalić. Czekajcie, tu nie chcę. O, a zróbmy tak. Nie chcę składać kolejnego żółtego diamentu, bo chcę dojść do fioletowych, ale niestety ich nie mam. No i chyba bijemy. A co daje oko? Coś dziwnego. No dobra, lajtowa ta mapka. Srebrna moneta. 3. Co daje srebrna moneta? Jakiś badziew. Ta może być animowane niebo. Jest niesamowicie istotne dla rozgrywki. Aha, okej. No dobra, mamy skrzynię. Niewielki pakiet smoczątek. Ciekawe. VIP-a nie mam i nie będę tu raczej miał. Dobra. Ukończono. Okej, czyli tu od razu robią się kolejne zadania. Mamy więcej kryształów. Okej, ale na razie tego nie odbieram. Smoczy trenerzy. Aha, a to są te monety. Okej. A, czyli w srebrnym wyzwaniu też są pięciogwiazdkowe. Spoko. A, dobra, to zróbmy tak. Tyle w tym odcinku. A wkrótce, myślę, że w czwartek pojawi się film, w którym omówię dokładnie całe to wydarzenie, a raczej cały ten świat smoczy. No muszę chwilę go pograć, żeby go poznać i móc coś więcej o nim powiedzieć. Także mam nadzieję, że historia Wam się podobała. Dajcie łapkę w górę i czekajcie na kolejny odcinek.